hello na kanale. Myślę, że czas rozpocząć ten vlogmas. Jesteśmy teraz właśnie w Szczerym Polu, bo jest właśnie jarmark bożonarodzeniowy na Baerum z Werik. To jest jakby, nie wiem, czy to Huta Szkła kiedyś była, coś takiego. Jestem tutaj pierwszy raz, chociaż wiem, że co roku się tutaj te jarmarki bożonarodzeniowe odbywają i ma być mnóstwo atrakcji, zwłaszcza dla dzieciaków, tak jak na przykład zaprzęgi psów, które właśnie ciągną nie sanie, bo nie ma śniegu, ale po prostu wózki chyba na kółeczkach. Oczywiście Mikołaj. Co tam jeszcze było? Sanie z końmi. No zobaczymy. Jak widzicie, tutaj pole. Tak się ciężko potem jechało. Jest minus 7 stopni, więc jestem dobrze ubrana. Daniel pożyczył mi swoje rękawiczki, bo ja wszystkie gdzieś przepiłam. Nie mam pojęcia. Tak więc zaczynamy vlogmas numer 1. Prawdę mówiąc, wątpię, że dam radę robić codzienne vlogmasy tak jak to powinno być, czyli od 1 grudnia do 24, no bo wiem, że mam nadgodziny przyszykowane, a też nie chcę mieć takiej, wiecie, spiny, że nagrywanie. Tak więc postaram się jak mogę, może filmy będą 2 razy w tygodniu jak dotychczas. Jeśli dam radę, to będzie ich więcej, ale tak na luzie, nie? Ikke stres. Idziemy. Czekamy, żeby przejść. Jak widzicie, śniegu brak. Na minusie jest, dosyć ślisko jest, ale jest tak źle. Szybko przebiegnę, bo widzę, nikt nie chce mnie puścić. Jak jechałam autem, to naprawdę niby nic, ale ślisko na tych drogach, więc na jednym zakręcie Nissan to miał Tokyo Drift. Ale dał radę. I to są wszystko robione na miejscu rzeczy. Różnego rodzaju tubeczki. Myślę, że fajnie mieć coś takiego właśnie unikatowego, robionego na miejscu. Coś takiego jak ceramika Bolesławiec, która w Polsce jest bardzo popularna. Mine barnebarn säger, ja men farmor, det är inte en dinosaur, det är en drage. No, så fine. A teraz kalwarię, bare i dag? Bare i dag. Chwilkę porozmawiałam z tą panią ze stoiska. I niestety te rzeczy można było kupić tylko tego dnia, w którym tam byłam. Jednak w budynku, który znajduje się zaraz za stoiskiem, ten z czerwonej cegły, tam jest pracownia i od czasu do czasu jest ona otwarta i można tam nabyć produkty, więc jeśli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam. Ze względu na to, że jest to Huta Szkła, już chyba niezbyt prosperująca, ale będą również zajęcia dla dzieci, dmuchanie szkła. Ja byłam kiedyś w Krośnie, o! No to byłam tam na wycieczce w muzeum i oczywiście zgłosiłam się na chętną. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Widzicie te takie lampki tutaj? Często są używane, na przykład jeśli ktoś planuje mieć jakąś imprezę w domu, to zapala taką lampkę i wtedy sąsiedzi wiedzą, że no dobra, jakby co, można przymknąć oko, bo tam jest jakaś impreza i tak dalej. O, a tu zboże przyczepione. Na pewno to ma jakieś swoje znaczenie, ale ja oczywiście nie wiem, o co chodzi. Na tym kanale ciężko często jakieś informacje rzetelne, tak jak było w muzeum, nie w muzeum, tylko w Pałacu Króla. Tak i tutaj za dużo wam nie mogę powiedzieć. Co tam się dzieje? Proszę bardzo. Tutaj możemy zrobić swoją własną bombkę. Idziemy zobaczyć, nie wiem czy mogę tam wejść, to jest jakieś zajęcia kupione, ale... Patrzcie, jakie to jest wszystko plastyczne, masakra, nie? Ja sobie pomyślę, że wiecie, szyba powstaje z piachu, to jest normalnie crazy. Nie wiem czy oglądaliście na Netflixie, było właśnie coś w stylu dmuchacze szkła. Ja to wszystko oglądałam, tak mi się to podobało. Podkładane
na bieżąco drewienka, żeby się troszkę ugrzać. Idziemy zobaczyć psie zaprzęgi. Let's go. Myślę, że później wybierzemy się na jakąś gorącą czekoladę. Trochę inaczej sobie wyobrażałam te psie zaprzęgi, ale dla dzieciaków to mimo wszystko na pewno i tak jest spora frajda. Jaki misiak! No, tego gdzieś jest ich więcej, ale... Oho! Znowu biegnie misiak. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja kocham misiaki. Ale za każdym razem, jak tylko widzę na filmie czy coś, to powtarzam, więc myślę, że wszyscy się zorientowani, że misiak... Tam jest więcej misiaków. Oh my god. Najpierw idę tam do misiaków. Może uda się jakoś pogłaskać. O, proszę, to jest to, o czym mówiłam, że psie zaprzęgi. Idzie misiak! I to są kolejne misiaki do zaprzęgów. One są kochane. Piękne! O, tam obozują. Nie, misiaku. Chcesz coś z zaprzęgów? Ten chyba nie. O, już nie może doczekać. Ach, ja fajny. Kanę parę chwilę sobie pojrzeć. Proszę, fina. Misiaku. Jaki to jest coś piękny, misiaczek. No, problemowe winy. To jest coś piękny. Ale piękne misiaki. No tak ja to mogłam mieć. Cudowne. Powiem wam, że mi za dużo do szczęścia nie trzeba. Jak widzę takiego misiaka, to już jestem happy. Takie misiaki są przecudowne. I love. Misiak! Co tu mamy jeszcze? Ceramiczny sklepik. No i właśnie większość takich sklepików tutaj właśnie w Barumswerk będzie związana właśnie z ceramiką. Wchodzimy do środka. Wszędzie tutaj pachnie tymi bułeczkami z czekoladą. W Polsce chyba się za bardzo z nim nie spotkałam. Coś jak nasze mleczne, tylko jeszcze z kawałkami czekolady. Idziemy zobaczyć do tego sklepiku, co tu się dzieje. Już niebawem będą koniki. Ale jak to w czwartek? A, sobota, niedziela od 12 do 16. To już niebawem. A to proszę, pingwinki. I krajusz na wodzie. Jest tu sporo osób, które jest zaciekawione właśnie Norwegią. Takim życiem codziennym, jak to wszystko tutaj wygląda, więc... Myślę, że to będzie taki spoko pierwszy vlogmas, bo nie tylko związany z tematyką świąt, tylko jeszcze możecie zobaczyć, jak to wygląda wszystko w Norwegii, tak na luzie. I takie sople tutaj, to z jednej strony zmora, a z drugiej strony tak pięknie zawsze wygląda. I co zimy jest to samo, więc jak się zaczynają mi roztopy i tak dalej, to naprawdę trzeba uważać. No bo jak wiadomo, takie sople zbyt bezpieczne nie są. Tutaj jak widać, jedzonko robione na całego, się fajnie dymi. Piesek znowu kogoś z zaprzęgiem wiezie. No i widać sporo ludzi zainteresowanych. Idziemy może teraz na stronę, tam gdzie są wszystkie te butiki. Thank you.
Idziemy zobaczyć stragany bożonarodzeniowy. I to wszystko płatność Vipsem, albo większość. Czyli coś takiego jak polski blik. Z owczej wełny skarpetuszki, chyba antypoślizgowy. I różne takie cute kapcie. Śmieszne. To też jest bardzo popularne na każdym jarmarku bożonarodzeniowym. I macie tu właśnie jakby kiełbasy, i z łosia, i z renifera, i tak dalej, i tak dalej. Jak w zaprzęgu. No, to jest dla mnie największa radość na tym jarmarku bożonarodzeniowym. A tu Mikołaj! Ale widzę tak z dystansem do tego Mikołaja. U nas chyba siadają na kolanach, a tutaj... Oho! A tutaj jest na list do Mikołaja. Mikołaj przeziębiony. Idziemy dalej. O nie, zobaczcie, wiklinowe kosze, one mi się będą tylko kojarzyły jakieś w Polsce, była taka moda, że każda, zazwyczaj no pani, miała z tyłu na bagażniku taki kosz i jechała rowerem na zakup. Myślę, że wieczorem to jest piękny klimat, zwłaszcza z tymi lampkami. Teraz jest środek dnia, więc nie ma tego efektu. Idę chyba się napić tej gorącej czekolady, bo trochę wymarzłam, a dopiero za 10 minut będą te konie z bryczkami, więc jestem bardzo tego ciekawa. I po tej atrakcji myślę, że będę mogła się powoli stąd zwijać. Może któregoś dnia przyjadę tu wieczorem, żeby zobaczyć właśnie, jak to wszystko wygląda po zmroku. No zobaczymy, gdzie jest to. Fabryka czekolady. Ale już muszę zwrócić uwagę, jakie to są ładne i dopracowane wzory. Nie takie byle co. To naprawdę ładne. Zostawiłam sobie gorącą czekoladkę z chili i z cynamonkiem i kremem na wierzchu. Kupiłam sobie właśnie gorącą czekoladę z tej fabryki, z chili, z cynamonkiem. Pani dała jeszcze bitej śmietany na wierzch, bo oczywiście jak było pytanie, czy chce, no to mówię, oczywiście. Zaleciał mi cynamon. Jakie ciekawe śmietniki tu mają. Właśnie wyrzuciłam kubek po mojej gorącej czekoladzie. I powiem wam, że wypala mi gardło. Te chili. No, niezbyt zadowolona z tego zakupu. Ale myślę, że co kto lubi. Jaki misiaki. Czyżbym słyszała dzwoneczki? Tak, koniki tam są. Jestem po śniadaniu, więc golferka nie zjem, ale... Jakbym nie jadła, to na pewno bym się skusiła, bo zapachy cudowne. O, koniki pojechały tam daleko. One chyba nie będą wjeżdżać tutaj, gdzie wszyscy ludzie chodzą po butikach, tylko tam jest dróżka dla koników. Więc idziemy w tamtą stronę. Zamiast czekać w kolejce tutaj... W sumie bym mogła poczekać w kolejce, bym pojechała też na saniach, ale... Zostawię tą atrakcję dla dzieci. A sobie tak idę, zobaczcie, jak to jest fajnie. Płynie ta rzeczka. Drzewa łyse, bo łyse, ale ma to wszystko tutaj swój klimat. No zobaczcie. Wiesz, aby śnieżek tutaj spadł. No naprawdę pięknie jedzie koń. Taki konik, co ma takie nogi śmieszno włosione. Ale fajny łobuziak. Ja uwielbiam zwierzęczki. Kolejne lodowisko, to widać, woda spływała.
Siedzę sobie właśnie teraz tak przy ogniu i powiem wam, że w Oslo to jest praktycznie niemożliwe, że na jarmarku sobie tak samemu posiedzieć. Może wieczorem też jest inaczej. Jeszcze zanim się zwinę do domu, czas na test na żywo właśnie tej czekolady z tej fabryki czekolady. To jest mała fabryka czekolady, taką mają nazwę, tłumacząc to na język polski. Czekajcie, mam takie rękawice, że nie mogę sobie poradzić. A samo to, że widzę już czekoladę, nie mogę jej otworzyć, to aż się trzęsę. O, twardo! Czekajcie. Taka dosyć mało słodka, ale niestety do Freji to się nie umywa. Freja jest numerem jeden. Jak sami mogliście zobaczyć na tym teście na żywo, zachwytu nad tą czekoladą nie było. Czekam właśnie, aż znowu przejedzie ten konik i ten wóz z tymi dziećmi. To są na pace. Ale jest ładnie. Naprawdę. Trzeba częściej z domu wychodzić, bo zazwyczaj jest weekend i to się chce odpocząć w domu. Raz na ruski rok gdzieś się wyjdzie. Aż my w miarę często wchodzimy, ale nie właśnie takich miejsc. Jak tu? Trzeba właśnie pokorzystać, przejść się po takim otoczeniu ładnym. Polecam. O, jadą zaprzęgi. Ale widziałam, że mało osób siedziało teraz na pace, więc chyba to jest znak, żebym poszła i ustała w kolejkę. Też się przejechała saniami. No nie saniami, bryczką. No, zobaczymy, jakie będzie kolejki, to może. W sumie nie zależało mi, ale ta sytuacja sama się o to prosi. O, słychać dzwoneczki jeszcze z tyłu. Idę zobaczyć, czy jest kolejka. Kolejka jednak jest. No to nic, zwijam się, to jest znak. Tak więc to było na tyle z vlogmasa numer 1. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Wpadajcie na Instagram ikkestressvlog. I co? Lecę, pa, pa.